Witam serdecznie w Kryminalnie na taśmach z tej strony Justyna. I tak jak wspominałam na początku poprzedniego odcinka, dziś zajmiemy się sprawą niewyjaśnioną, bo też dawno nie było. Przedstawię wam historię Danieli Wajen, młodej kobiety samotnej matki, która stara się z całych sił ustabilizować swoje życie. I w 2018 roku wszystko wskazywało na to, że tak będzie. Udało się jej uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić własny samochód i przestać być zależną od innych. I po zakupie wymarzonego auta, które miało być takim kamieniem milowym w jej życiu, Daniela postanawia spędzić ten wieczór z przyjaciółmi w barze. I nikt z jej znajomych nie spodziewa się, że to ostatni raz, kiedy widzą dziewczynę. Po opuszczeniu baru kontakt z Danielą się urywa. Nikt nie wie, gdzie jest, co się z nią dzieje, i tak przez ponad rok. Jeżeli jesteście ciekawi historii Danieli Wayen, to zapraszam do posłuchania. Zacznijmy zatem od samego początku. Z Kanady mamy całkiem blisko do USA, i to właśnie tam się przenosimy. Na początku będziemy skakać po różnych Stanach, ale ostatecznie wylądujemy w Alabamie, bo to właśnie tam będzie się działała akcja naszego podcastu. Zdaje się, że jeszcze tam nie byliśmy, więc to będzie kolejny znacznik na naszej kryminalnej mapie świata. Poznajemy zatem główną bohaterkę naszego odcinka. Daniela Nicole Wagen urodziła się 8 marca 1993 roku w Roswell w Nowym Meksyku. W źródłach jest podawane, że pochodziła z rodziny wojskowej, nie miała też rodzeństwa przynajmniej ja nie dotarłam do takich informacji. Rodzice Danieli, Joy i Bill rozwiedli się kiedy była jeszcze dzieckiem i wydaje mi się, że później dziewczynka zamieszkała z matką w stanie Kansas. Niewiele jest wiadomo o jej dzieciństwie, czy było udane, czy te relacje z rodzicami były dobre, choć natknęłam się na informację, że raczej niekoniecznie. Są to szczątkowe informacje, ale później, kiedy będziemy bardziej zagłębiać się w tą historię, to rzeczywiście będzie można odnieść takie wrażenie, że tutaj tej więzi z rodzicami nie było. Po skończeniu liceum nasza bohaterka rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Stanowym Kansas, gdzie poznała młodego mężczyznę o imieniu i nazwisku Tyler Thomas. Tyler był żołnierzem stacjonującym w pobliskiej bazie wojskowej. Razem z Danielą złapali kontakt, dobrze im się rozmawiało, spędzało razem czas, w związku z tym zaczęli się ze za sobą po prostu spotykać. I te spotkania zaowocowały nieplanowaną ciążą. Przyszli rodzice byli przerażeni, zwłaszcza Daniela, która w tamtym czasie miała 19 lat. Właściwie można by rzec, że ta ciąża pokrzyżowała im plany. Nie czuli się na siłach, by wziąć na siebie taką odpowiedzialność, jaką była opieka nad noworodkiem. Natomiast z pomocą przyszła matka Tylera, Julie Dykes Thomas, która zaproponowała, że przejmie tymczasową opiekę nad dzieckiem do czasu, kiedy młodzi rodzice staną na nogi albo kiedy dorosną do roli rodziców. To stwierdzenie chyba bardziej tu pasuje. I tak też się stało, kiedy więc w grudniu 2013 roku Daniela i Tyler powitali na świecie córkę, której nadali na imię Kora, to właśnie Julie Thomas zaczęła się nią zajmować. Niemniej jednak para pozostawała blisko Kory, często ją odwiedzali, starali się pomagać, jednak wciąż byli nadal bardzo zagubieni w swoich własnych problemach. Tyler cierpiał na zespół stresu pourazowego po swojej służbie w wojsku, brał też narkotyki, był uzależniony, skutkowało to kilkoma aresztowaniami i odwykami. Daniela natomiast miała ADD, czyli zespół deficytu uwagi, i z tego co wyczytałam w internecie, bo też nie jestem lekarzem, nie mam w tej dziedzinie żadnego doświadczenia. To ADD to zaburzenie psychiczne, które charakteryzuje się problemami z koncentracją, skupieniem i impulsywnością. Osoby z tym zespołem deficytu uwagi często mają problemy z poświęceniem uwagi różnym zadaniom, kończeniem projektów czy wykonywaniem różnych instrukcji. Mogą być również impulsywne i łatwo się rozpraszać. I z tego co wiem, to Daniela nie była pod opieką lekarza. Była zdiagnozowana, natomiast nie była pod opieką lekarską. Próbowała leczyć się samodzielnie, między innymi przyjmując lek wywanse, który jest dostępny bez recepty. Jeżeli chodzi o relacje tych y, młodych ludzi, to była burzliwa. Ich kłótnie często przeradzały się w awantury, dochodziło między nimi do rękoczynów. Są świadomi, że przebywanie z nimi jest złym środowiskiem dla ich córki, i najlepiej będzie, jeśli Kora pozostanie po prostu pod opieką matki Tylera, Julie, dopóki nie uporządkują swoich spraw, dopóki nie rozwiążą swoich problemów. Daniela i Tyler starali się, jak tylko mogli, by jakoś ułożyć sobie życie. Warto wspomnieć, że nadal mieszkali w Kansas, a Julie wraz z ich dzieckiem w Alabamie. Zatem mieli do pokonania naprawdę szmat drogi, jeśli jechali w odwiedziny do córki. W końcu Tyler zdecydował, że opuści wojsko. No i para stwierdziła, że najlepiej będzie, jeśli przeniosą się po prostu bliżej rodziny Tylera. Przyjechali więc do Alabamy i zamieszkali w mieście Mobile. Daniela nie miała żadnego problemu, by opuścić rodzinny stan i wyprowadzić się jakieś 1600 kilometrów dalej. Jak wspominałam, natknęłam się na informację, że nasza bohaterka raczej nie była zeżyta ze swoją rodziną, nie miała rodzeństwa, jej rodzice byli po rozwodzie, dlatego też tą wyprowadzką do Alabamy traktowała jako taki fresh start. Chciała zacząć od nowa. I nie wiem, jakie oczekiwania miała Daniela, ale po przeprowadzce myślę, że zaliczyła dosyć mocne zderzenie z rzeczywistością. W 2016 roku Daniela i Tyler przeprowadzili się do mieszkania w pobliżu Medal of Honor Park w Mobile i zdaje się, że ich relacja nie była już tak dobra jak na początku. Właściwie zachowywali się bardziej jak współlokatorzy niż jak para. Myślę, że miało to też związek z sytuacją, która miała miejsce rok wcześniej, w 2015 roku. Podobno wtedy Tyler w tajemnicy przed Danielą próbował przejąć opiekę nad ich córką. Miało to miejsce po tym, jak jego matka Julie oskarżyła dziewczynę o palenie marihuany w obecności Kory. Jednak starania Tylera nie były udane i ostatecznie jego wniosek nie dotarł do sądu. Sytuacja została w miarę załagodzona, ale to wydarzenie sprawiło, że przestali sobie ufać. Oddalali się od siebie i w końcu doszli do wniosku, że raczej nic z tego nie będzie. Mimo to mieli razem córkę, więc postanowili pozostać przyjaciółmi, pozostać w przyjaznych relacjach. Do tego jeszcze przez jakiś czas mieli razem mieszkać. I gdzieś w okolicach jesieni 2017 roku Daniela odkryła, że jest ponownie w ciąży. Była to kolejna nieplanowana ciąża, i 24-latka stwierdziła, że nie może zatrzymać tego dziecka. Nadal miała niestabilną sytuację życiową i finansową. W źródłach też jest podnoszone, że ojcem dziecka najprawdopodobniej nie był Tyler. Ponieważ w tamtym czasie dosyć mocno uzależnił się od narkotyków, został też aresztowany, później trafił na odwyk. Zatem ojciec drugiego dziecka, Danieli, pozostaje nieznany. I w grudniu 2017 roku, po odkryciu ciąży przez Tylera, relacje między nim a Danielą stają się bardzo napięte. Dziewczyna potrzebuje trochę przestrzeni, by ochłonąć i przywrócić swoje życie na właściwe tory. Przeprowadza się więc do północnej Karoliny, gdzie mieszka jej matka Joy Wayen. Ma nadzieję, że odbudują swoją relację i nawiążą silniejszą więź. Jednak ta wizyta nie przebiega zgodnie z planem. Po części też dlatego, że Daniela tęskni za Tylerem i swoją córką korą. Wraca więc do mobil po dwóch tygodniach od wyjazdu. Po powrocie nasza bohaterka zaczęła planować adopcję i załatwiać związane z tym formalności. Wkrótce też dowiedziała się, że nosi pod sercem chłopca. Miała nadzieję, że przyszła rodzina jej syna zaopiekuje się nim lepiej niż ona. Ponieważ miała 24 lata i wciąż walczyła o uporządkowanie swojego życia, nie planowała zatrzymać tego dziecka. Zaplanowała adopcję w ciągu kilku najbliższych miesięcy, mając nadzieję, że przyszła rodzina chłopca wykona lepszą robotę wychowując go niż ona w tamtym czasie. I w styczniu 2018 roku Daniela zaczęła pracować w P.F. Chunks, popularnej chińsko-amerykańskiej sieci restauracji, jako kelnerka. Ta praca wydawała się być dobrym startem dla Danieli i też dla jej córki Kory, przed którą chciała się wykazać i ostatecznie stać się bardziej zaangażowaną, troskliwą matką. Miał nadzieję, że wkrótce kupi własny samochód. Wtedy nie będzie już musiała prosić innych, by ją gdzieś podwieźli. W restauracji Daniela nawiązuje przyjaźń z koleżanką z pracy, Haną Jakobowski. Dziewczyny stają się sobie bliskie, i wkrótce nasza bohaterka opowiada o wszystkim o całym swoim życiu, problemach, nowej przyjaciółce. Miesiące mijały, Daniela pracowała na tyle, na ile mogła w końcu była w ciąży i tak nadszedł czerwiec 2018 roku. Na samym początku tego miesiąca nasza bohaterka została podrzucona przez Hanę do szpitala na umówioną wizytę. I z tego, co wyczytałam, Daniela miała mieć wywoływany poród. Na początku wydało mi się w ogóle to trochę dziwne, zwłaszcza, że o ciąży dowiedziała się w styczniu. Do końca nie wiemy, który to był miesiąc, ale tak czy siak byłam zaskoczona i postanowiłam dowiedzieć się, o co tutaj chodzi. I wyszukiwarka Google powiedziała mi, że rzeczywiście w USA można się umówić na takie wywoływanie porodu. To znaczy można, jeśli nie ma przeciwwskazań, by wywołać poród wcześniej. I ogółem to jest to normalne, i często decydują się na to kobiety, które mieszkają daleko od szpitala lub tego centrum porodowego, lub które mają historię właśnie takich wczesnych porodów. I nie był to łatwy czas dla Danieli, zwłaszcza, że kilka dni wcześniej jej były chłopak, z którym mieszkała, z którym utrzymywała przyjazne relacje, przedawkował heroinę w swoim aucie. Jednak udało się go uratować i kiedy Daniela pojechała do szpitala, to Tyler się tam zjawił, aby okazać jej swoje wsparcie. 6 czerwca 2018 roku dziewczyna rodzi chłopca. Daniela wybrała otwarty proces adopcji i po sprawdzeniu kilku wniosków wybrała parę mieszkającą w mobil, którzy także byli obecni przy tym porodzie. Z tego co wyczytałam, to ta kobieta była nauczycielką w szkole, a mężczyzna policjantem. Ich personalia nie są ujawniane. Adopcyjni rodzice chcą, by Daniela uczestniczyła w życiu chłopca, by go odwiedzała, ale ona uważa, że to nie jest dobry pomysł. Para nalega, ale Daniela jest nieugięta. W końcu jednak dochodzą do porozumienia, dzięki któremu młoda matka ma aż sześć miesięcy na podjęcie decyzji, czy chce uczestniczyć w życiu chłopca. Później tego samego dnia, czyli 6 czerwca 2018 roku, Tyler Thomas, były chłopak Danieli, zostaje aresztowany za naruszenie warunków zwolnienia warunkowego. I zdaje się, że miało to związek z narkotykami. Już wcześniej wspominałam, że Tyler wpadł w nauk, który przysporzył mu wielu problemów. W każdym razie trafił do więzienia. Wieczorem Daniela wysłała smsa do Julie Thomas, w którym napisała, że cała jest obolała, ale ogółem czuje się dobrze. W podcaście Case File o tej sprawie jest wspomniane, że Daniela pisze także list do rodziców adopcyjnych, w którym pisze, by wręczyli go chłopcu, gdy skończy 18 lat, a następnego dnia opuszcza szpital bez pożegnania. To wywołanie porodu nie obyło się bez komplikacji ciągłe krwawienie i ból, który odczuwała zmusiło ją do brania silnego leku przeciwbólowego wydawanego na receptę o nazwie Norco. Jest to naprawdę mocny lek, który powoduje także senność, ale mimo to Daniela bierze go, by móc w miarę jakoś normalnie funkcjonować. Po wyjściu ze szpitala Daniela nie ustawała w wysiłkach, by jej życie wróciło na właściwe tory. Miała 24 lata, właśnie oddała drugie dziecko do adopcji i jej były trafił do więzienia nie wyglądało to dobrze, ale nie poddawała się. Pracowała ciężko, brała dodatkowe zmiany, aby zarobić więcej pieniędzy. i Jedno z pomieszczeń w mieszkaniu zamierzała zaadoptować na pokój dla swojej córki, którą miała nadzieję zabierać do siebie na weekendy. Do tego zamierzała zakupić w końcu swój własny samochód. 17 czerwca 2018 roku Daniela napisała w swoim dzienniku listę celów, które chce zrealizować. Były podzielone na dwie grupy: rzeczy do zrobienia i osobiste cele. Miała nadzieję osiągnąć to wszystko w nadchodzących tygodniach i miesiącach. Niektóre z tych celów traktowała jak takie kamienie milowe. Jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to w tym momencie powinna Wam się wyświetlić właśnie ta kartka z dziennika, którą zapisała Daniela. Jeśli jednak słuchacie mnie bez patrzenia na ekran lub na Spotify, to po prostu powiem, co to były za zadania i cele. Na górze strony mam, mamy duży napis, jakie będą kolejne kroki po zakupie auta. I mamy pierwszą listę rzeczy do zrobienia. Things to do. Ogarnąć pokój kory, spłacić 200 dolarów z karty kredytowej, zacząć szkołę, spłacić dług w banku, uiścić opłatę za bibliotekę. Druga lista została zatytułowana: Osobiste cele i było to: zabierać korę codziennie do szkoły, upewnić się, że ćwiczy i tańczy oraz by częściej nocowała. Wydawało się więc, że nasza bohaterka ciężko pracuje, by zbudować lepsze życie nie tylko dla siebie, ale także dla swojej córki, jednak wkrótce będzie musiała podjąć kolejną bardzo trudną decyzję w swoim życiu. Daniela Tyler oraz jego matka Julie od jakiegoś czasu dyskutowali o uczynieniu dziadków korem jej opiekunami prawnymi. Kiedy Daniela i Tyler w końcu ustabilizują swoje życie, to oczywiście córka będzie mogła wrócić pod ich opiekę. Ale do tego czasu ktoś musi sprawować nad nią prawną opiekę. Doszło zatem do spotkania z prawnikiem, wszystkie formalności były już pozałatwiane, pozostało oczekiwać na rozprawę w sądzie. Jednak Danieli na tej rozprawie już nie będzie. I tak powoli będziemy przechodzić do wydarzeń, przez które ten podcast w ogóle powstał. 16 lipca 2018 roku, w poniedziałek, Daniela pożycza od Julii, matki jej byłego chłopaka, a zarazem opiekunki ich córki, auto, by załatwić formalności związane z zakupem własnego samochodu. Pomimo tego, że związek tych młodych ludzi się rozpadł, to Daniela utrzymywała dobre kontakty z Julie. W źródłach też jest podnoszone, że kobieta była dla niej prawie jak matka, mimo że dochodziło między nimi do ostrej wymiany zdań. Generalnie stosunki miały dobre i kobieta cieszyła się, że Daniela staje na nogi i że kupuje auto. Nasza bohaterka po pożyczeniu samochodu wstępuje do lokalnego centrum handlowego, by zakupić różne artykuły szkolne, jakieś kredki czy farby dla swojej córki Kory, którą miała zamiar odwiedzić w czwartek. Po południu odstawia samochód i spędza chwilę z Julie, dyskutując o jutrzejszym dniu. Daniela czuje zmęczenie i senność głównie przez to, że bierze tak silny lek przeciwbólowy. Przeprasza panią Tomas za bycie tak apatyczną, uskarżając się, że to wszystko przez ten lek, przez Norko. Wkrótce też wraca do domu i kładzie się spać. Następnego dnia, czyli 17 lipca, to był wtorek, Daniela została podrzucona do salonu samochodowego Pearls Motor w Mobile w stanie Alabama. Nasza bohaterka była bardzo podekscytowana kupnem samochodu. To miał być kamień milowy w jej życiu. Dzięki temu mogła jeździć gdzie chce bez potrzeby proszenia kogoś o podwózkę. Mogła też podwozić swoją córkę do szkoły przed pracą. To było dla niej bardzo ważne. I Daniela zakupiła ciemno-niebieskiego Chevrolet'a Cruze z 2004 roku. Co ważne, nie wpłaciła całej sumy, bo była zbyt wysoka, ale rozłożyła ją na raty. Ponieważ samochód jest finansowany przez dealera, to jest także wyposażony w system GPS. Ten GPS będzie pingował, czyli odbijał sygnał od wież co 4 minuty w ruchu i co 4 godziny, gdy nie jest używany, dopóki samochód nie zostanie spłacony. Jeśli ten GPS jest wyłączony, dealer otrzyma powiadomienie i spróbuje zlokalizować auto. Daniela podpisuje potwierdzenie, że wie, iż urządzenie tam jest i że nie będzie próbowała go usuwać. Julie widziała jak bardzo szczęśliwa jest Daniela machając kluczykami od świeżo zakupionego auta. Samochód miał tymczasowe tablice rejestracyjne, a kiedy dziewczyna odjeżdżała z parkingu dilera, a było to około południa, Julie widziała ją po raz ostatni. Daniela wraca do swojego mieszkania. Około godziny 16.20 wysyła do swojej przyjaciółki Hany SMS-a z pytaniem, czy jest w pracy, ponieważ zamierza odwiedzić centrum handlowe i chce, aby przyjaciółka jej towarzyszyła. Hanna odpowiada, że ma do pracy na 17, więc nie ma szans, by poszła z nią na zakupy. Kilka minut po wysłaniu SMS-a do Hany, Daniela wysyła wiadomość na Facebooku do Randiego Kapsa byłego współpracownika z Hurricane Bar and Wings, aby dowiedzieć się, czy dziś wieczorem pracuje. Randy odpowiada, że tak, ale nie pracuje już w Hurricanes, tylko w Heroes West Mobile i że może tam wpaść, jeśli chce. Daniela odpisuje, że nie lubi chodzić do miejsc, w których nigdy wcześniej nie była, bo nikogo tam nie zna. Na co Randy odpowiada, żeby przyszła, bo przecież zna jego. Po godzinie 17 dziewczyna wychodzi z mieszkania ubrana swobodnie w czarne jeansy, ciemną koszulkę, melon mushroom, czarne trampki, konwers i różową czapkę z grafiką w kształcie pączka. Przed rozpoczęciem wieczoru z przyjaciółmi załatwia kilka spraw. Najpierw jedzie do małego centrum handlowego przy S University Boulevard, a potem do The Shops w Bel Air Mall, gdzie mieści się także restauracja P.F. Chunks, w której pracuje. Postanawia tam zajrzeć, przywitać się, wpada też na któregoś ze współpracowników, któremu obwieszcza tę radosną wieść, że właśnie kupiła samochód. Później jedzie do baru o nazwie Heroes, w którym pracuje Randy. Warto wspomnieć, że mężczyzna jest od niej 10 lat starszy i ma na swoim koncie aresztowania za posiadanie narkotyków, kradzieże i jazdę pod wpływem. Około 18:30 Daniela dociera do baru Heroes i spotyka się z Randym, który pracuje za ladą. Rozmawiają chwilę, wymieniają się informacjami, co tam się u nich wydarzyło, i generalnie miło spędzają czas. Niedługo później do Heroes przybywa jeszcze dwóch innych znajomych Randiego, którzy podchodzą do baru, tam gdzie siedzi Daniela. Są to Denson White i Mallory Kentworthy. Warto tutaj wspomnieć, że Mallory Kentworthy to kobieta. Na początku researchu do tej sprawy byłam przekonana, że to imię męskie i że Mallory to po prostu facet, ale w miarę jak buszowałam po kolejnych źródłach to z kontekstu wywnioskowałam, że to jednak jest pani. W każdym razie Randy przedstawia Danieli swoich znajomych. Denson jest około 40 pracuje jako menadżer w terminalach APM. Wcześniej nasza bohaterka go nie znała, więc jest dla niej zupełnie obcą nową osobą. Z kolei Mallory ma około 30 lat i Daniela ją kojarzy dzięki wspólnym znajomym. Generalnie Randy i jego znajomi grali w, w drużynie softballowej i mieli nawet dziś rozgrywać mecz, ale z racji pogody padał deszcz, no to ten mecz odwołano. Po godzinie 19.00 Daniela i Julie Thomas, czyli matka Taylora i opiekunka jej córki, wymieniają między sobą wiadomości tekstowe. Nie są to jakieś znaczące wiadomości, określane są one mianem takiego plotkowania na zasadzie, a słyszałaś, że ten i ten zrobił to i tamto. Wymiana wiadomości jest krótka i jest to ostatni raz, kiedy Julie ma kontakt z Danielą. W tym samym czasie jednak toczy się druga rozmowa, druga wymiana wiadomości, tym razem między Danielą a Haną. Daniela pisze przyjaciółce, że jest w barze, że pije alkohol, na co Hana odpisuje: super, korzystaj z wolności. A około godziny 20.25 Daniela wysyła kolejnego smsa do przyjaciółki o treści: zaraz wychodzę, czy powinnam prowadzić auto w takim stanie? Nie wiem. Jak wspominałam, nasza bohaterka wypiła kilka drinków, ale według relacji świadków nie wyglądała na pijaną. Natomiast, jak wiemy, brała także bardzo silny lek przeciwbólowy, o nazwie Norko, i nie wiemy, czy tamtej nocy także go zażyła. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jednak tak. Przed godziną 21 Daniela i Denson zostają przyjaciółmi na Facebooku. Denson wysyła jej także zaproszenie na przyjęcie, które ma się odbyć w jego domu kilka tygodni później. A kilka minut później Daniela, Denson i Mallory decydują się opuścić bar Heroes i udać się do pobliskiego irlandzkiego pubu, by tam poczekać aż Randy skończy pracę. A następnie mieli się z nim spotkać w pubie Olis, czyli innym barze, znajdującym się nawet niedaleko mieszkania Danieli. Noc była jeszcze młoda, a oni zamierzali zaliczyć jeszcze kilka pubów, i wkrótce ta trójka, czyli Daniela, Mallory i Denson, opuszcza lokal, każdy w swoim aucie. I docierają do tego irlandzkiego pubu. Konkretnie jest to The Dublin Irish Pub and Eatery, który znajdował się na Old Shell Road w pobliżu kampusu University of South Alabama. Tam spędzają około godzinę, podczas której Daniela wysyła smsy i dzwoni do Hany. Nie były to jakieś niepokojące wiadomości, po prostu zwykła rozmowa z tego, co wyczytałam. I kiedy ta trójka była w irlandzkim pubie, to Daniela dostała wiadomość na Facebooku od Randiego, Było to właśnie około godziny 22.45, że właśnie skończył pracę i jedzie do pubu Oli's Mediterranean Grill. Ogółem, kiedy jeszcze wszyscy byli w heroes, no to ustalili, że gdy Randy skończy swoją pracę, to wszyscy spotkają się właśnie w Olis. Zatem Daniela Denson i Mallory opuszczają Dublin własnymi autami. Mallory decyduje się zajrzeć jeszcze do Runway Bar, aby spotkać się z przyjaciółmi i planuje później dołączyć do reszty Olis. W międzyczasie też Denson stwierdza, że on w sumie to chyba chce jechać do domu. Że nie chce się już więcej bawić i raczej nie jedzie do kolejnego pubu. Warto wspomnieć też, że odległość między jednym a drugim barem wynosiła zaledwie 4,5 km. No i żeby dojechać do tego pubu Ollis, to wyjeżdżając z parkingu irlandzkiego pubu, należało skręcić w lewo. Natomiast Dom Densona znajdował się w przeciwnym kierunku i tutaj trzeba było skręcić w prawo. I po wyjściu z tego irlandzkiego baru sprawy zaczęły się komplikować. Zgodnie z późniejszymi danymi GPS i oświadczeniem Mallory, Daniela skręca w prawo, a nie w lewo, tak jak droga prowadzi do Olis. i wydaje się to dziwne. W międzyczasie przed godziną 23.00 Randy dociera na miejsce docelowe. Nie może znaleźć tam swoich przyjaciół, więc dzwoni do Densona, aby zapytać go, gdzie są, ale ten nie odbiera od niego połączenia. Randy decyduje więc, że poczeka na nich na miejscu, u Ollis. Tymczasem, kiedy tak Denson sobie jedzie to jest jego wersja wydarzeń no to stwierdza, że ktoś jadący za nim miga na niego światłami. Według niego nie wiedział, że Daniela za nim podąża, więc zdziwił się, kiedy rozpoznał jej auto. Domyślił się, że to mruganie oznacza, że dziewczyna chce, by się zatrzymali, więc postanawia bezpiecznie zjechać. I pomimo tego, że w pobliżu znajdują się otwarte stacje benzynowe i Waffle House czyli sieć restauracji, która jest otwarta całodobowo, to Daniela i Denson wjeżdżają na zamkniętą stację benzynową Shell która znajduje się w pobliżu autostrady międzystanowej nr 65 i Government Boulevard. Ma to miejsce około godziny 23:05. Tam Daniela informuje Densona, że zostawiła gdzieś telefon. No i tutaj robi się naprawdę dziwnie różne źródła mówią różne rzeczy, więc będę opierać się po prostu na tym, co wydaje się najbardziej prawdopodobne i co wydaje się najbardziej wiarygodne. Nie wiem do końca, jak wyglądała ta rozmowa między nimi, czy, czy się dogadali, ale według relacji Densona wsiadł on do swojego auta i ruszył z powrotem do irlandzkiego pubu. Założył, że Daniela będzie za nim podążać, bo widział, jak wsiada do swojego samochodu. Rzeczywiście, zdaje się, że chyba przez jakiś czas za nim jechała, ale kiedy dotarł do tego irlandzkiego baru, no to okazało się, że jej tam nie ma. Postanowił zadzwonić do niej przez facebookowy Messenger po to, by zlokalizować ten telefon. W końcu zapytał kelnera, czy może ktoś coś wie na temat zagubionego smartfona. I rzeczywiście, okazało się, że został znaleziony na parkingu i że kelner schował go po prostu pod ladą w nadziei, że właściciel po prostu po niego wróci. Po odzyskaniu telefonu Denson wysyła do Mallory selfie z podpisem, że ma już telefon, ale że zgubił gdzieś Daniele. Twierdził, że po tym jak odnalazł ten telefon, to czekał na przybycie dziewczyny jeszcze przez około 20 minut. I w tym czasie dzwonił także do Randiego, aby poinformować go o zaistniałej sytuacji kiedy Daniela się nie zjawiła, to wsiadł do auta i udał się do miejsca docelowego, czyli do trzeciego baru Olis, gdzie spotkał się z resztą, czyli Rendim i Malory. I jest podnoszone w źródłach, że Denson do Danieli dzwonił przez Facebookowy Messenger i do końca nie jest jasne dlaczego w końcu on był w posiadaniu jej telefonu. Nie rozumiem tego za bardzo, ale tak mi się wydaje, że może myślał, że Daniela pożyczy od kogoś telefon, od kogoś innego, może zaloguje się na swojego Facebooka czy Messengera i że zobaczy, że do niej dzwonił. W każdym razie napisał też do niej wiadomość na Facebooku o treści: Odzwoń, Dublin, czyli ten irlandzki pub, miał Twój telefon. Około północy Denson dołącza do Randiego i Mallory w Olis, którzy mówią mu, że Daniela jeszcze nie dotarła. Po tej informacji Denson ponownie dzwoni na messenger do dziewczyny, a kilka minut później, około w pół do pierwszej w nocy, kolejny raz wykonuje połączenie w ten sam sposób. Kiedy nie ma żadnych wieści od Danieli, to pyta Randiego, co zrobić z jej telefonem na co ten mu odpowiada, żeby zostawił go następnego dnia w P.F. Chang, bo tam też Daniela pracuje i jak zjawi się na zmianie, to po prostu go jej przekażą. I później Denson opuszcza bar Olis. I nie jest jasne, ile czasu Denson spędził w tym barze Olis, ale wcześniej rano po prostu z niego wyszedł, zapewne udał się do domu. I około 7.30 18 lipca rano do Danieli pisze Hanna, która pyta, czy wszystko w porządku, ale nie otrzymuje odpowiedzi. Jakiś czas później do dziewczyny z więzienia dzwoni Tyler. I tym razem połączenie odbiera Denson. Mężczyzna tłumaczy, że poznał Danielę ubiegłego wieczoru, że zgubiła telefon, że on go znalazł, no i że nie wie, co ma z nim zrobić. No, po tej informacji Tyler podaje numer telefonu do swojej matki, do Julie i wkrótce Julie Thomas odbiera telefon. Dzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako Denson White i który twierdził, że jest przyjacielem Danieli, że widzieli się poprzedniej nocy, powiedział jej, że znalazł telefon na parkingu i że chciał go po prostu zwrócić. Dla Julie to nie było nic niezwykłego. Znała doskonale Daniela na wylot, wiedziała, że bywa roztargniona i zdarzało się jej już gdzieś zgubić czy nieumyślnie zostawić osobiste rzeczy. Kobieta powiedziała więc Densonowi, aby podrzucił komórkę do restauracji, do P.F. Chang, bo tam też pracowała Daniela. Tego dnia też miała zresztą tam pracować na popołudniowej zmianie. Denson podziękował za te informacje i oznajmił, że odniesie ten telefon w miejsce wskazane mu przez Julie. Jak wspominałam, dla pani Tomas to nie było nic niezwykłego. Danieli zdarzało się ugubić, zostawiać różne rzeczy w różnych miejscach. Postanowiła jednak zadzwonić do zarządcy budynku, w którym mieściło się mieszkanie dziewczyny i poprosić go o zostawienie kartki na drzwiach jej mieszkania. Tym sposobem, gdy Daniela będzie wracać, no to od razu zobaczy na drzwiach tą informację no i będzie wiedzieć, o co chodzi. Julie jeszcze tego samego dnia, tylko po kilku godzinach jedzie do tego mieszkania, do mieszkania Danieli, by sprawdzić, czy ta kartka rzeczywiście tam wisi albo czy po prostu Daniela jest w domu. Natomiast mieszkanie jest zamknięte na cztery spusty i kartka wisi tam na drzwiach, nietknięta. Natomiast Julie nie panikuje, Spodziewała się, że Daniela da o sobie znać na przykład następnego dnia, w czwartek, 19 lipca, ponieważ wtedy miała w planach odwiedzić swoją córkę. Spotkania z dzieckiem były dla niej bardzo ważne. Kiedy mówiła, że wpadnie zobaczyć się z korą, to dotrzymywała słowa. Pomimo tego, że w jej życiu bywało różnie, to starała się nigdy nie opuszczać spotkań. Kiedy minęło jednak kilka godzin i Danieli nadal nie było, nie dawała o sobie znać. To Julie zaczęła podejrzewać, że stało się coś złego. Była zaniepokojona i postanowiła napisać wiadomość do Danieli na Facebooku z pytaniem, czy wszystko w porządku. Jednak ta wiadomość nigdy nie została odczytana. Kobieta co jakiś czas sprawdzała, czy ta wiadomość została odczytana, ale znów nie. Do tego Facebook pokazywał, że Daniela nie była aktywna na swoim koncie od dwóch dni. Julie postanowiła opublikować wiadomość na profilu Danieli, na jej tablicy, z prośbą, by jak najszybciej się z nią skontaktowała. Nie tylko Julie zauważyła zniknięcie Danieli. Jej najlepsza przyjaciółka, a zarazem współpracowniczka Hena również zaniepokoiła się brakiem kontaktu ze strony dziewczyny. Jej smsy pozostawały bez odpowiedzi. Wieczorem 19 lipca zaczęła nawet pytać swoich znajomych, czy widzieli Danielę, czy może z nią rozmawiali. W końcu jeden ze znajomych mówi jej, że dziewczyna była we wtorek w barze Heroes. Był to w końcu jakiś punkt zaczepienia. Hanna dzwoni więc do baru Heroes i prosi kierownika, aby sprawdził, czy na parkingu znajduje się Chevrolet Cruze z 2014 roku, należący do Danieli. Jednak okazuje się, że auta tam nie ma. Kierownik oferuje nawet sprawdzenie grafiku, by ustalić, kto tam tej nocy pracował, a kiedy czegoś się dowie, to oczywiście odzwoni. Po kilku minutach Hanna dowiaduje się, że Daniela widziała się wtedy z Rendim, który wtedy pracował, który miał wtedy zmianę i który potwierdził, że tam była oraz że widziała się z Densonem i z Malory. Hanna nie zna Densona, ale wyszukuje go na Facebooku i widzi, że ma jej przyjaciółkę w znajomych. Postanawia do niego napisać i zapytać, czy wie, co dzieje się z jej przyjaciółką. O dziwo Denson nie odpisuje, ale odzwania na Messengerze do Hany. Mówi jej, że nie widział Danieli od wtorkowego wieczoru i że ma jej telefon, który chce jej oddać. Przyjaciółka postanawia pojechać do mieszkania dziewczyny i widzi notatkę na drzwiach. Domyśla się, że Daniela nie wróciła do domu. Nastał piątek, 20 lipca, prawie trzy dni po tym, jak Daniela była widziana po raz ostatni. Julie odebrała kolejny telefon od Densona White'a. Mężczyzna twierdził, że nadal jest w posiadaniu telefonu Danieli, że nie zostawił go w jej miejscu pracy, tak jak poinstruowała go Julie. Tłumaczył się tym, że przez ten cały czas próbował złapać gdzieś Daniele, i osobiście oddać jej telefon, ale ponieważ to się nie udało, to chcę go oddać jej, czyli Julie. Było to trochę dziwne. Kobieta jednak jest w stałym kontakcie z Haną, która także martwi się brakiem kontaktu z Danielą. Do tego okazuje się, że dziewczyna nie pojawiła się na swojej zmianie w pracy. W końcu Julie oznajmia Densonowi, że dziś zamierza zgłosić zaginięcie Danieli i że wszelkie informacje, które ma do zaoferowania, są mile widziane. Dowiedziała się, że Daniela nie pojawiała się w pracy co najmniej od wtorku. Poprosiła Densona, by spotkał się z nią na komisariacie i pomógł wypełnić luki czasowe. Denson zgodził się i tym razem rzeczywiście to zrobił. Przebył na komisariat policji i rozmawiał ze śledczymi przez kilka godzin. Powiedział, co wydarzyło się we wtorek wieczorem i kiedy ostatni raz widział dziewczynę. Oddał też telefon Danieli i Julie. Kobieta chciała zobaczyć, z kim ostatnio kontaktowała się Daniela i z o czym rozmawiała. Jednak okazuje się, że telefon jest zabezpieczony sześciocyfrowym hasłem. Julie dzwoni więc do Hany, a ta podaje jej ten kod. Jednocześnie zastrzegając, by nie pokazywała go nikomu dlatego że jest to numer pracownika, który otrzymała Daniela, tak zwany employee ID number. I tego dnia, w piątek 20 lipca 2018 roku, Daniela Weyen została oficjalnie zgłoszona jako osoba zaginiona. Pierwsze co zrobili śledczy, to jeszcze tego samego dnia udali się do mieszkania Danieli w celu rozejrzenia się. Towarzyszyła im także Julie. Na miejscu wszystko wydawało się być w porządku, nie było bałaganu i zdaje się, że nic stamtąd nie zginęło. Śledztwem zajął się Departament Policji w Mobil. Do tej sprawy na początku przydzielono sześciu detektywów. Jednak niemal natychmiast śledztwo utknęło w martwym punkcie, ponieważ policji nie udało się odzyskać osobistych rzeczy Danieli z nocy, kiedy zniknęła. Poza jej telefonem komórkowym nie byli w stanie odnaleźć ani jej samochodu, który kupiła w dniu zaginięcia, ani żadnych innych przedmiotów, które miała przy sobie, jak na przykład torebki. Po tym, jak zatrzymała się na stacji benzynowej Shell we wtorek w nocy, ślad się urywa. Nie było wiadomo, co stało się później. Zapytacie: OK, to był 2018 rok zatrzymała się z Densonem na stacji benzynowej. Na której zapewne były kamery, żeby sprawdzić materiał z tych kamer. Do tego jeszcze dojdziemy. Śledczy dosyć szybko odkryli, że w aucie Danieli, czyli w tym Chevroletcie Cruze, był zainstalowany GPS- urządzenie śledzące. Jak wspominałam, umieścił je tam sam dealer samochodów, który sprzedawał auto. Jednak nie było to niczym niezwykłym, ponieważ takie urządzenia były zainstalowane we wszystkich samochodach, które sprzedawał. Robił tak dlatego, że niektórzy kupujący rozkładali zakup samochodu na raty, których później nie płacili. Dlatego zainstalowanie takiego urządzenia było podyktowane po prostu chronieniem swoich interesów przez właściciela komisu, co jest oczywiście jak najbardziej zrozumiałe. Daniela wiedziała o GPS i podpisała nawet oświadczenie, że zdaje sobie sprawę, że będzie rejestrować po prostu jej trasę, miejsce pobytu. I zdaje się, że przy tej sprawie to będzie bardzo pomocne, ten GPS. No cóż, jak się okazuje, wcale nie. GPS, znajdujący się w aucie Danieli, najwyraźniej został wyłączony na stacji Shell lub w jej pobliżu późnym wieczorem 17 lipca. Wiele wskazywało na to, że było to umyślne działanie. Na początku zastanawiano się, czy można to urządzenie wyłączyć przypadkiem, na przykład podczas jazdy. Ale nie. Okazuje się, że było zainstalowane pod kierownicą, w dosyć trudno dostępnym miejscu, więc przypadkowe wyłączenie na pewno nie wchodziło w grę. Pozostało więc pytanie: czy lokalizator GPS wyłączyła Daniela, czy ktoś inny? W międzyczasie Julie Thomas wróciła do swojego domu i ponieważ miała dane logowania do Facebooka Danieli zapisane na swoim komputerze, no to postanowiła tam wejść. To było wciąż tego samego dnia, 20 lipca. I po zalogowaniu Julie znajduje oprócz oczywiście wiadomości od Hany także wiadomości od Denson'a, w tym wiadomości głosowe. Po ich przesłuchaniu postanawia skontaktować się z policją, i funkcjonariusze radzą jej, aby nie logowała się ponownie na konto Danieli, aby upewnić się, że żadne dowody nie zostaną sfałszowane. Julie zapytała, czy może znaleziono jakieś nagrania z kamer, na których może została uchwycona Daniela, ale śledczy odpowiadają jej, że na ten moment nie znaleziono takiego materiału. Dlatego później, kiedy sprawa nabierze rozgłosu, no to Julie to szoku, kiedy lokalna stacja telewizyjna wypuści materiał zarejestrowany przez kamerę monitoringu na stacji benzynowej Shell, na której właśnie ostatnio był widziany samochód Danieli. Później policja nie skontaktuje się z Julie celem wyjaśnień, tylko z tą stacją telewizyjną, by jak najszybciej usunęli z wiadomości to wideo. I jeżeli chodzi o to nagranie, to nie było ono najlepszej jakości. Do tego było późno w nocy, oświetlenie też nie było najlepsze. Kamera uchwyciła dwa pojazdy: Chevroleta Cruze Danieli i wypożyczony samochód Densona White'a. Było to we wtorek, 17 lipca. Oba auta wjechały na stację o godzinie 23:05, a jakieś dwie minuty później o 23:07, samochód Densona odjeżdża. Co wydaje się potwierdzać jego wersję, że powrócił do irlandzkiego pubu, aby poszukać telefonu Danieli. I wspominałam, że w trakcie powrotu do baru Denson zauważył, że Daniela za nim nie jedzie. Tak też było. Chwilę później, po tym jak Denson odjechał, dokładnie o 23:08, na stację wjeżdża trzeci pojazd. Nie do końca wiadomym jest, czy to wrócił Denson, czy nie. Nie było dobrze widać. Jak wspominałam, ten obraz z kamery jest naprawdę słaby. Auto stoi w pobliżu samochodu Danieli przez około 15 minut, po czym oba odjeżdżają. Ten materiał filmowy został wyemitowany 26 lipca 2018 roku i praktycznie od razu został zdjęty po interwencji policji w mobil. Wiadomo na pewno, że w momencie, kiedy Daniela odjeżdża ze stacji, to GPS w jej aucie jest wyłączony. Czytałam, że niektórzy poddają nawet wątpliwość, czy to Daniela kierowała swoim autem, czy może tylko była w środku. Dzień wcześniej, czyli 25 lipca, sprawa Danieli zostaje przekazana do Wydziału Zabójstw, mimo że nie ma dowodów na to, że rzeczywiście doszło do zabójstwa i że Daniela nie żyje. Niemniej jednak kierunek, który obrała ta sprawa, sugerował, że Danieli stało się coś strasznego, zwłaszcza że jej zniknięcie było tak nagłe. Nie nawiązała kontaktu z rodziną, z przyjaciółmi. Nie podjęła też żadnej próby skontaktowania się z córką, a to nie było w jej stylu. Ponad dwa tygodnie po zniknięciu dziewczyny, 2 sierpnia 2018 roku, Departament Policji w Mobil opublikował informację o jej zaginięciu. Nie było to tylko ogłoszenie prasowe, ale umieszczono tą informację w czymś w rodzaju takiej internetowej witryny dla mieszkańców Mobil gdzie mogli oni po prostu przesyłać informacje policji, na przykład anonimowo. Na konferencji prasowej, która odbyła się później tego samego dnia, szef policji Lorenz Batiste zaapelował do opinii publicznej, by jeżeli ktoś coś wie na temat zniknięcia Danieli Weyen, natychmiast zgłosił się na policję. Zapowiedziano również nagrodę w wysokości 2000 dolarów za informację. Później ta nagroda zostanie podwyższona, do 5 tysięcy dolarów. Po zniknięciu Danieli jej bliscy połączyli siły, aby zorganizować czuwanie przy świecach, które odbyło się w Medal of Honor Park w pobliżu jej mieszkania. Pierwsze czuwanie odbyło się 27 lipca 2018 roku, dokładnie tydzień po zgłoszeniu jej zaginięcia, a drugie czuwanie miało nastąpić w październiku, mniej więcej trzy miesiące po jej zniknięciu. Tyler Thomas Długoletni chłopak Danieli przebywał w policyjnym areszcie w chwili jej zniknięcia. Mniej więcej tydzień po jej zaginięciu, pod koniec lipca, został wypuszczony z więzienia i skierowany na odwyk. Według jego matki, Julie, która pozostała opiekunką córki jego i Danieli, czuł się winny, że nie był w stanie ochronić matki swojego dziecka. I przez kolejne parę miesięcy niewiele działo się w sprawie. Aż do września bo wtedy też zatrzymano mężczyznę mieszkającego w miejscowości Theodore w Alabamie. Aresztowanie to nastąpiło po przeszukaniu przez policję nieruchomości wzdłuż Wickfield Road w Theodore, około 24 km na południowy zachód od Mobile. Uważa się, że poszukiwania, które zostały poprzedzone nalotem na posiadłość, miały jakiś związek ze zniknięciem Danieli Weyen. Aresztowano wtedy 36-letniego Jasona Dykesa, który był kuzynem byłego chłopaka Danieli, Tylera Thomasa. Był także siostrzeńcem Julie Dykes Thomas, która była prawną opiekunką córki Danieli, kory. Można się pogubić w tych powinowactwach. W każdym razie po tym przeszukaniu Jason Dykes został oskarżony o bezprawne uwięzienie, przemoc i wykorzystanie swojej dziewczyny. Kobieta powiedziała także policji, że Dykes był niesamowicie agresywny, a nawet wielokrotnie więził ją w pokoju, zamykając ją od zewnątrz na klucz. Policja nie chciała udzielać informacji, w jaki sposób to przeszukanie i aresztowanie odnosiło się do śledztwa w sprawie zaginionej Danieli Wajen, natomiast wiele wskazywało na to, że te dwie sprawy były ze sobą w jakiś sposób powiązane w niejasny sposób. Do tego ofiara Dykesa powiedziała policji, że Jason wielokrotnie groził Danieli, i to też doprowadziło do nalotu na jego dom. Niektórzy nawet wskazywali na osobisty związek między Jasonem Dykesem a Danielą, ponieważ Daniela przez pewien czas spotykała się z Tylerem Tomasem, czyli kuzynem Dykesa. Byli nawet znajomymi na Facebooku i uważa się, że przynajmniej raz była w przeszukiwanej posiadłości na czymś w rodzaju spotkania rodzinnego. Dykes później nie przyznał się dostawianych mu zarzutów, a policja od tego czasu odmówiła publicznego mówienia o tym, jaki udział, jeśli w ogóle, ich zdaniem miał Jason w zniknięciu Danieli. Daniela, która skończyłaby wtedy 25 lat, nie była widziana od czasu, gdy wjechała na stację benzynową Shell 17 lipca 2018 roku. Nagrania z monitoringu pokazują, jak odjeżdża z miejsca około 20 minut później. Jednak nie wiadomo, czy to ona kierowała autem i gdzie się udała. Policja wysunęła teorię, że może uciekła, ale jej rodzina i przyjaciele odrzucili tę hipotezę. Wskazywali między innymi na jej długą listę celów jako wskazówkę, że ucieczka nie wchodziła w grę, że nie zamierzała tego robić. Właśnie kupiła samochód co było pierwszą ważną rzeczą w kierunku lepszego życia. Był to taki znak, że w końcu wzięła się w garść. Ucieczka nie miała najmniejszego sensu. Inna teoria głosiła, że Daniela była zaangażowana w jakąś nielegalną działalność, na przykład narkotykową, i że to też mogło odegrać rolę w jej zaginięciu. Wydawało się to kleić, zwłaszcza że chłopak Danieli Tyler miał problemy z narkotykami, wiele razy był na odwyku. Nawet przebywał później w więzieniu. Niemniej jednak rodzina odrzuciła tę teorię, ponieważ oprócz gdybań, no to nie było dowodów na to, że Daniela była zaangażowana w jakąkolwiek działalność związaną z narkotykami, czy w ogóle jakąś nielegalną działalność. Poszukiwania dziewczyny trwały przez kilka miesięcy, jednak śledczy wcale nie byli bliżej dowiedzenia się, co się z nią stało. Przełom nastąpił dopiero wiosną 2019 roku. W kwietniu sierżant policji po służbie spędzał sobie czas na swojej łodzi w Bayu Sara, długiej rozległej rzece, która rozciąga się od rzeki Mobile w kierunku miast Sara i Satsuma w Alabamie. Miejsce, w którym się znajdował, to było około 24 km od stacji benzynowej Shell, na której ostatnio była widziana Daniela. Dookoła były dzielnice mieszkalne, niedaleko jest też tam publiczny park, i generalnie wielu ludzi się tam przechadza, czy też pływa łódką i łowi ryby. Ten sierżant szukał odpowiednich miejsc do przeprowadzenia szkolenia nurków. Był to projekt pomiędzy Wydziałami Policji w Mobil i Saraland, i podczas eksploracji okolicy Sonarem zauważył na swoim GPS przedmiot, który kształtem przypominał samochód. Dlatego policjanta znalezienie pojazdu w rzece nie było niczym niezwykłym. Sam natknął się wcześniej na zatopione auto, które okazało się być wcześniej komuś skradzione. Podejrzewał więc, że w tym przypadku będzie to bardzo podobna sytuacja. Zaznaczył więc lokalizację na swoim GPS do późniejszej eksploracji i planował sprowadzić zespół nurków, aby przyjrzeli się temu później. I mniej więcej tydzień później funkcjonariusze z Mobile Police Department przeprowadzili ćwiczenia szkoleniowe w beju Sara wraz z funkcjonariuszami z Saraland. W szczególności sprawdzali lokalizacje wcześniej odnotowane przez tego sierżanta, w tym też ten dziwny obiekt pod wodą, który chciał sprawdzić. I w dniu 2 maja 2019 roku, te zespoły nurków odkryły na dnie niebieskiego Chevroleta Cruze, który po sprawdzeniu tablic okazał się niedawno zakupionym pojazdem. Nadal miał tymczasowe tablice rejestracyjne wskazujące, że należał do lokalnego salonu samochodowego o nazwie Pearl Motors. Wkrótce wysnuto teorię, że może to być jeden z najbardziej znanych zaginionych pojazdów w okolicy, którego policja szukała od prawie roku. Później tego samego dnia potwierdzono, że pojazd rzeczywiście należał do Danieli Wajen i był to Chevrolet Cruze z 2014 roku, który kupiła w dniu swojego zaginięcia 17 lipca 2018 roku. Zespoły nurków kontynuowały badanie pojazdu, a źródła poinformowały później serwisy informacyjne, że wyglądało na to, że auto było w wodzie już przez jakiś czas. Według ubezpieczycieli, którzy byli zaznajomieni z uszkodzeniami pojazdów spowodowanymi przez wodę, wyglądało na to, że samochód był zanurzony przez około rok. Jednak nie to było najbardziej zaskakującym odkryciem. Bo wewnątrz pojazdu znajdowały się ludzkie szczątki, które prawdopodobnie należały do dorosłej kobiety. I nie od razu wyciągnięto to auto. Postanowiono poczekać z tym do kolejnego dnia, czyli do 3 maja. Wiele wskazywało na to, że szczątki, które znajdują się w aucie, należą do zaginionej Danieli Wajen. Jednak by to potwierdzić, trzeba było najpierw wyłowić to auto. Samochód został ostatecznie wyciągnięty około godziny 143 maja, a ludzkie szczątki zabrano do laboratorium kryminalistycznego w celu dalszych badań i identyfikacji. 10 czerwca 2019 roku zostały ujawnione wyniki badań DNA. Szczątki znalezione w Chevroletie Cruze należały do Danieli Ween. Ujawnione zostają również wstępne wyniki sekcji zwłok i toksykologii, które są niejednoznaczne. Wczesne dochodzenie ujawnia, że pewne manipulacje we wnętrzu pojazdu wskazywały, że Daniela żyła, kiedy jej samochód wpadł do wody. Rodzina dziewczyny została poinformowana, że znaleziono ją na miejscu kierowcy bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Raporty policyjne wskazują, że kluczyki były w stacyjce, ale samochód nie był włączony. Hamulec awaryjny był również zaciągnięty, drzwi były zablokowane, a tylna szyba po stronie kierowcy była opuszczona. Jeszcze przed zidentyfikowaniem Danieli, policja w Mobil traktowała jej sprawę jako zabójstwo. Natomiast po odnalezieniu szczątków zmienili swoje stanowisko i stwierdzili, że była to śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Natomiast rodzina i przyjaciele dziewczyny nie chcą się z tym stanowiskiem do tej pory zgodzić. Julie Thomas, czyli prawna opiekunka Kory, córki Danieli, uważa, że w tym wszystkim warto przyjrzeć się ostatniej osobie, z którą Daniela była widziana, czyli z Densonem White'em, bo zdaje się, że ten człowiek nie mówi całej prawdy. W 2020 roku samochód Danieli, Chevrolet Cruze, Zostaje sprzedany na aukcji, bez wiedzy jej rodziny, prawdopodobnie przez firmę ubezpieczeniową. Zostaje wysłany do firmy w Ukrainie, w celu sprzedania go na części. Zagłoszenia wynika, że do auta nie ma kluczyków i że został uszkodzony przez powódź. Informacja o tym, że leżał w zbiorniku wodnym przez prawie rok z ciałem kobiety na siedzeniu kierowcy, została pominięta. Zdjęcia wnętrza samochodu ujawniają, że pas bezpieczeństwa z tyłu auta został całkowicie zdemontowany, a o tym śledczy wcześniej nie wspominali. Jest to o tyle dziwne, że rodzina w ogóle nie wiedziała, że ten samochód został sprzedany, że został wywieziony do zupełnie innego kraju, na inny kontynent. Wyrazili swoje oburzenie, dlaczego policja. Pozwoliła na coś takiego, przecież nie został on tak do końca dobrze zbadany, po prostu ktoś napisał nieszczęśliwy wypadek i sprawa została zamknięta. Uważali, że w tym samochodzie na pewno było więcej dowodów wskazujących na to, że to wcale nie był nieszczęśliwy wypadek. Natomiast nikt im nie powiedział, gdzie jest ten samochód, co się z nim stało, no a później okazało się, że jest w Ukrainie. Możemy się tylko domyślać, jak bardzo byli oburzeni, kiedy o tym się dowiedzieli. I moi drodzy, to właściwie to by było na tyle, jeśli chodzi o fakty. Przejdźmy zatem do teorii oraz kilku innych kwestii, które należałoby w tej sprawie poruszyć. Zacznijmy od nagrań, które Denson wysyła na Messenger Danieli. Ja nie słyszałam tych nagrań, ale podobno słychać na nich najpierw dwa głosy. Męski i żeński, a później jeszcze jeden głos, trzeci żeński. Wiele osób twierdzi, że ten męski głos to głos densona, drugi żeński głos należy do nieznanej kobiety, a trzeci głos żeński niektórzy uważają za głos Danieli. Nie wiadomo, co tam słychać. Niektórzy próbowali te nagrania poprawiać i twierdzą, że potrafią rozróżnić jakieś rozmowy. Czytałam, że jedna z koleżanek Danieli o imieniu Britney sama poprawiała też te nagrania. Twierdzi, że słychać na nich Daniele, która jest bardzo mocno pijana, że praktycznie ledwo mówi. I to napędza kolejną teorię: że Daniela nie prowadziła swojego auta, kiedy wyjeżdżała ze stacji Shell, tylko ktoś inny. No właśnie, tylko kto. To by tłumaczyło zatrzymanie się tego trzeciego pojazdu na stacji, natomiast nagranie jest bardzo kiepskiej jakości. Nie wiemy, czy to Denson wrócił, czy po prostu ktoś inny tam podjechał. W ogóle przyjrzyjmy się może samej Danieli tego feralnego wieczoru. Parę tygodni wcześniej miała wywoływany poród, po którym miała komplikacje, silne krwawienie, bóle. Aby normalnie funkcjonować i uśmierzyć ten ból, zażywała bardzo mocny lek, norkon, przez który była senna i apatyczna. Do tego miała ADD, czyli zespół deficytu uwagi, który łagodziła lekami bez recepty, zatem zażywała je bez nadzoru lekarza. Nie wiem, czy gdy brała ten norkon, to przestała na ten czas zażywać wywanse, czyli ten od ADD, nie mam pojęcia. Tutaj stawiam znak zapytania. Natomiast jeśli Daniela była na silnym leku przeciwbólowym, jakim jest norkon, i piła alkohol, a wiemy, że piła, bo pisała do Hany podczas spotkania w barze z rozterką, czy powinna prowadzić, no to nie wygląda to dobrze. Są świadkowie, którzy twierdzą, że nie wyglądała na pijaną, jednak mogła to być po prostu bomba z opóźnionym zapłonem. Denson twierdzi, że zachowywała się normalnie. Może i tak było, ale do pewnego momentu. Kiedy opuściła stację Shell. Możliwe, że podczas jazdy straciła orientację w terenie. Pamiętajmy, że jej auto i nią samą znaleziono w Sara, czyli jakieś 24 km od tej stacji. Do tego to była pierwsza jazda tym nowym samochodem. Wcześniej za kółkiem też nie spędzała za wiele czasu, bo nie miała własnego auta. Była raczej Mało doświadczonym kierowcą. Mam też takie wrażenie, że Daniela nie zdążyła właśnie się jeszcze zaznajomić z tym autem, z tym Chevroletem Cruze. Jak oglądacie mnie na YouTubie, to przewijały się Wam na ekranie zdjęcia tego samochodu, które pochodziły głównie z tej aukcji. No cóż, samochód rocznik 2014, zaledwie czteroletni, kiedy Daniela go kupiła, można by rzec, że był prawie nówka sztuka. Jedna z teorii głosi, że Daniela pojechała po prostu w złą stronę, była po alkoholu, na silnym leku przeciwbólowym, straciła orientację w terenie i wpadła w panikę. Wpadła w panikę, nie wiedziała, jak wrócić do domu, dlatego nie miała telefonu, nie wiedziała, jak się stamtąd wydostać, jak dotrzeć do mieszkania. Może dostała histerii, nie wiedziała gdzie jest, było ciemno. Może wjechała na parking u Walter V. Cofield City przez y, Ruben Avenue, przejechała i wjechała do wody. Była noc, spadła w dół, odruchowo zaciągnęła hamulec awaryjny, odpięła pas, ale na przykład nie mogła otworzyć drzwi, bo się zablokowały. Woda też zaczęła się wlewać do środka, być może że to przez tą uchyloną szybę, bo na przykład próbowała ją opuścić, tego nie wiemy. Może próbowała ją zamknąć, zrestartować silnik, by zamknąć szybę, czy może otworzyć drzwi, ale w końcu zabrakło jej powietrza i taki był koniec i nie zdążyła już ponownie przekręcić kluczek. Jak wspominałam, policja twierdzi, że Daniela żyła kiedy samochód wpadł do wody. I chyba to jest też najbardziej w tym wszystkim przerażające. Niektórzy też twierdzą, że Daniela sama targnęła się na swoje życie, to znaczy sama zjechała w dół po skarpie do wody. Mnie ta teoria nie przekonuje, dlatego że wydawała się być w dobrym humorze, sama zresztą robiła wcześniej zakupy dla swojej córki, którą zamierzała odwiedzić parę dni później. No nie przekonuje mnie to. Nic nie wskazywało na to, że coś jest nie tak. Pozostaje też Denson White. Mam takie wrażenie, że gdzieś tam umniejsza się to, kim tak naprawdę był w swojej firmie. Wspominałam, że był menadżerem, ale natknęłam się na twierdzenie, że był także biznesmenem. Są głosy, że jest ważnym graczem na arenie w Mobil, całej Alabamie w ogóle, jeśli chodzi o gospodarkę i międzynarodowy handel. Pracował w terminalach APM. W ruchliwym doku, gdzie każdego dnia wchodziło, wychodziło około 1200 kontenerów. Denson zawierał umowę, za które otrzymał wiele wyróżnień, też wyróżnień za działalność, którą wniósł do Mobil, do miasta Mobil. Na Twitterze jest też link do artykułu, gdzie jest wspomniane, że piastuje on stanowisko dyrektora do spraw obsługi klienta. Denson wypowiada się na temat też wielkich możliwości dla południowego wybrzeża Stanów. Artykuł wymienia też White'a jako główną osobę kontaktową w sprawie wielomilionowych inwestycji biznesowych, które byłyby ekonomicznie korzystne dla całego miasta Mobil. Też czytałam o tym, że to właśnie on. Dzięki niemu powstał Walmart w 2018 roku w Mobil i że ten obiekt zapewnia znaczny wzrost Port of Mobile i poprawia globalne połączenia w ogóle z Alabamą i inne takie. Wygląda więc na to, że pan Denson White wcale nie jest jakimś tam podrzędnym menadżerem no name, tylko facetem, który zawiera naprawdę wielomilionowe umowy. Do tego jest ceniony, ma koneksje, pomaga w rozwoju Alabamy, pomaga w rozwoju miasta Mobile, a wiadomo, rozwój równa się więcej pieniędzy, na przykład dla departamentu policji. Nie mówił, że Denson White coś zrobił Danieli, ale że Powinno mu się bliżej przyjrzeć, bo jednak jego rola w źródłach jest wyraźnie umniejszana i to na pewno nie bez powodu. Poza tym, GPS w samochodzie Danieli został wyłączony właśnie na stacji Shell, tuż po jego odjeździe, a chwilę później nadjeżdża kolejne auto. Tłumaczy wszystkim, że pojechał do irlandzkiego pubu szukać telefonu dziewczyny. Nagle po drodze zgubił samą Daniele i jeszcze wysłał selfie do Mallory. Trochę to dziwne, takie to trochę jak tworzenie sobie alibi, nie uważacie? No, ale cóż, policja uważa, że to był wypadek, no i tyle. Ogółem jest to bardzo przykra sprawa. Daniela miała swoje wzloty, upadki, jak każdy, ale starała się odzyskać kontrolę nad swoim życiem. I właśnie wtedy, kiedy osiągnęła ten swój kamień milowy, kupiła samochód, no to wszystko się posypało. Smutna sprawa, dużo pytań, mało odpowiedzi. Policja twierdzi, że to był nieszczęśliwy wypadek, rodzina uważa, że zabójstwo. Sprawa o ile wiem nie jest jeszcze zamknięta, a to za sprawą rodziny i przyjaciół Danieli, przede wszystkim Julie, która walczy by w końcu uzyskać odpowiedzi. Czy to na pewno jest tylko nieszczęśliwy wypadek, czy może coś innego? Dajcie znać, co sądzicie o tej sprawie. Co myślicie o tym wszystkim? Czy rzeczywiście uważacie, że to był nieszczęśliwy wypadek? Czy może jednak ktoś maczał palce w jakiś sposób w śmierci tej dziewczyny? Napiszcie koniecznie w komentarzu, podzielcie się swoimi odczuciami i teoriami, chętnie je przeczytam. Przypominam też o kulturze wypowiedzi, szanujmy siebie i innych, a na dziś to będzie tyle. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, to zachęcam do kliknięcia łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie, a tymczasem dzięki za dziś, cześć i do następnego.